Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Otonourologia Praktyczna. Dzisiaj kontynuujemy temat PPPD, w skrócie potrójnego PD. W pierwszej części na temat potrójnego PD skupiłem się głównie na przedstawieniu objawów i kryteriów diagnostycznych, a dzisiaj omówię mechanizmy, jakie leżą u podstawy potrójnego PD, mowa o przyczynach, mówiąc krótko, które w medycynie określa się słowem patofizjologia. Chociaż dokładna patofizjologia potrójnego PD nadal nie jest do końca wyjaśniona, to dane z dotychczasowych badań fizjologicznych i szybko pojawiających się zaawansowanych badań budowy i czynności mózgu pacjentów z potrójnym PD ujawniły trzy kluczowe mechanizmy, przez które uważa się, że to zaburzenie się rozwija. Są to: pierwsze, usztywniona kontrola postawy ciała. Drugie, zmiana w przetwarzaniu orientacji przestrzennej polegająca na faworyzowaniu wzroku nad bodźcami przedsionkowymi. I trzecie, niewydolność w modelowaniu korowym dwóch wyżywionych procesów albo mechanizmów korowym, mam na myśli oczywiście korę mózgową. Zdaję sobie sprawę, że wszystko to brzmi zbyt górnolotnie, ale rzeczywiście tak to się opisuje w artykułach naukowych na ten temat. Postaram się to jednak wytłumaczyć w jak najprostszy sposób. Normalna fizjologiczna reakcja na groźbę upadku, na przykład na lodzie, czy na jakiejś śliskiej powierzchni, na przykład na mokrej podłodze, na dużych wysokościach, na wąskiej kładce nad przepaścią, na szczycie góry, na krawędzi, na pływającej łódce u zupełnie zdrowych ludzi, na razie mówimy o zdrowych ludziach, to aktywacja szczególnej strategii kontroli postawy w mózgu poprzez usztywnienie i napięcie postawy ciała i poleganie bardziej na sygnałach wzrokowych lub sygnałach somatosensorycznych, to znaczy pochodzących z układu czucia głębokiego, niż na sygnałach przedsionkowych, czyli błędnikowych. Zwykle strategie te są porzucane, gdy zagrożenie postawy ustępuje, czyli jak już schodzimy z tego lodu i stoimy lub chodzimy już na jakimś stabilnym gruncie, to nie ma już potrzeby, żeby zachowywać jakąś szczególną przesadną ostrożność. Kiedy stoimy na przykład na lodowisku lub zamarzniętym jeziorze i próbujemy na tym chodzić, to mózg wysyła swojemu właścicielowi myśli typu: uważaj, jesteś na bardzo śliskiej powierzchni, jeśli będziesz chodzić zbyt szybko albo tym bardziej biegać, albo będziesz stawiać zbyt długie kroki, to upadniesz i potłuczesz się dotkliwie. Wobec tego, co robi właściciel tego mózgu, żeby się nie przewrócić na lodzie? No przede wszystkim nie próbuje chodzić zbyt szybko, ani tym bardziej biegać, nie stawia długich kroków, tylko stąpa takimi wolnymi krokami, wolno i ostrożnie, stawiając kroki blisko siebie. W ten sposób minimalizuje ryzyko upadku i na tym właśnie polega usztywniona kontrola postawy ciała. Mózg nakazuje swojemu właścicielowi poruszać się bardzo wolno i ostrożnie na lodzie i ma oczywiście rację, jest to uzasadnione. Problem z pacjentami z potrójnym PD jest taki, że ich mózgi myślą, że ich właściciele są cały czas na lodzie, nawet jak nie są, i każą swojemu właścicielowi zachować nadmierną, przesadną ostrożność, nawet gdy stoją lub chodzą już na zupełnie stabilnym i twardym podłożu. I nawet na takim stabilnym podłożu dochodzi właśnie do niepotrzebnej, usztywnionej kontroli postawy ciała. Ten przykład jest oczywiście ekstremalny, ale moim zdaniem dobrze pokazuje, na czym polega nadmiernie przesadna koncentracja na poczuciu równowagi. Taka przesadna koncentracja na swoim poczuciu równowagi, kiedy chodzimy na śliskiej powierzchni, jest jak najbardziej uzasadniona. Ale gdy chodzimy już po zwykłym, twardym podłożu, na przykład na chodniku, nie ma przecież potrzeby kontrolować równowagi w taki nadmierny, przesadny sposób, bo przecież nie ma tak dużego ryzyka upadku, tak jak na lodzie. No i właśnie mózg osoby z potrójnym PD tego nie rozumie, mówiąc tak w przenośni. Dobrze, i kolejny, drugi mechanizm potrójnego PD, przypomnę jeszcze raz, dotyczy zmiany w przetwarzaniu orientacji przestrzennej polegającej na faworyzowaniu wzroku nad bodźcami przedsionkowymi. Co to znaczy? W orientacji przestrzennej biorą udział głównie dwa zmysły, to znaczy narząd wzroku. Wzrok jest najsilniejszym kontrolerem poczucia orientacji przestrzennej oraz układ przedsionkowy lub inaczej narząd przedsionkowy, a receptorem dla narządu przedsionkowego, które reagują na bodźce ruchowe, czyli przyspieszenie, oraz bodźce grawitacyjne, czyli poczucie siły ciążenia, są dwa błędniki. I mózg, interpretując poczucie orientacji przestrzennej, czerpie, można powiedzieć, zrównoważone informacje z obu tych systemów, czyli wzroku i układu przedsionkowego, jednocześnie zapewniając prawidłowe poczucie przestrzeni, stabilizację wzroku, poczucie równowagi statycznej i dynamicznej.
Tak to działa prawidłowo u osoby zdrowej. Natomiast u osoby z potrójnym PD ta równowaga między sygnałami wzrokowymi a sygnałami pochodzącymi z układu równowagi ulega wyraźnemu zachwianiu na korzyść wzroku i mózg zaczyna wyraźnie faworyzować, czyli nadmiernie polegać na sygnałach wzrokowych, zaniedbując sygnały pochodzące z układu przedsionkowego. Dlatego właśnie wcześniej, zanim powstała nazwa potrójny PD, wyodrębniono nazwę wzrokowe zawroty głowy, czyli nadwrażliwość wzrokową prowadzącą do niemożności patrzenia się na ruszające się lub wirujące przedmioty, ruchliwe miejsca czy migające światła, ponieważ patrzenie się na te bodźce generowało zawroty głowy. To samo dotyczy złożonych bodźców wzrokowych. Tak jak wcześniej wspomniałem, typu różne kratki, paski, zygzaki, fale, różne inne regularne wzorki u osób z potrójnym PD są dla mózgu silnym sygnałem pobudzającym albo inaczej sygnałem zagrożenia, a zagrożenie generuje poczucie niestabilności. Gdyby mózg osoby z potrójnym PD zechciał oprócz sygnałów wzrokowych posłuchać bardziej sygnałów płynących z układu przedsionkowego, czyli z błędników, dowiedziałby się, że patrzenie się na te różne ruszające się lub migające rzeczy oraz skomplikowane wzorki nie wiążą się z żadnym zagrożeniem utraty równowagi czy w ogóle utraty kontroli nad sobą i pozostałby stabilny. W tym miejscu trzeba dodać, że układ przedsionkowy, w tym same błędniki, są u osób z potrójnym PD zazwyczaj zupełnie sprawne i zdrowie i problem osób z potrójnym PD jest taki, że ich mózgi zapomniały, jak z tych błędników prawidłowo korzystać, a zamiast tego korzystają w sposób nadmierny z bodźców wzrokowych właśnie. Są osoby, które nie mają pełnoobjawowego potrójnego PD, co prawda, niemniej jednak też czerpią nadmierną informację tylko z bodźców wzrokowych, co kończy się tym, że też kręci im się w głowie, jak patrzą się na przykład na kręcącą się karuzelę. Dobrze, no i na te dwa mechanizmy, czyli wspomnianą usztywnioną kontrolę postawy ciała oraz faworyzowanie sygnałów wzrokowych przez mózg, nakłada się trzeci mechanizm, czyli niewydolność w modelowaniu korowym dwóch wyżej wymienionych procesów albo mechanizmów. Pierwsze badania neuroobrazowe dotyczące potrójnego PD sugerują, że może istnieć mechanizm leżący u podstaw potrójnego PD na poziomie kory mózgowej, a mianowicie niedobór procesów przetwarzania korowego w zakresie lokomocji, czyli poruszania się oraz orientacji przestrzennej. Te wyniki mogą sugerować, że aktywność sieci korowej w zakresie tłumienia sygnałów zagrożenia dostarczonych przez bodźce wzrokowe jest niedostateczna. To znaczy kora mózgowa, czyli świadomość, może nie tłumić oddolnego wpływu instynktownego zagrożenia na kontrolę postawy i orientacji przestrzennej, prowadząc do długotrwałego korzystania z ostrych strategii wysokiego ryzyka, nawet gdy nie jest to konieczne. Mówiąc nieco prościej, mózg powinien wyłapywać te wydumane zagrożenia upadkiem, inspirowane głównie bodźcami wzrokowymi, i je tłumić po to, żeby dana osoba nie odczuwała zagrożenia upadkiem tam, gdzie tego zagrożenia fizycznie nie ma, czyli na stabilnym gruncie, ale z jakiegoś powodu tego nie robi. Dobrze, jak to zatem odnieść do osób z potrójnym PD? Jak wcześniej wspomniałem, objawy potrójnego PD rozwijają się po przechorowaniu jakiegoś ostrego epizodu zawrotów głowy, np. zapalania neuronu przedsionkowego, migreny przedsionkowej lub łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy itd. Otóż ten ostry epizod zawrotów głowy jest dla mózgu jak chodzenie po lodzie właśnie. Organizm na zagrożeniem, jakim są ostre zawroty głowy, przybiera usztywnioną postawę ciała, na przykład z obawy przed upadkiem, oraz nadmiernie kontroluje otoczenie wzrokiem. Słusznie zresztą, ponieważ ostre zawroty głowy rzeczywiście mogą doprowadzić do upadku. Ale kiedy ostre zawroty ustępują, mózg powinien zorientować się, że zagrożenie minęło i wrócić do swojego normalnego poziomu funkcjonowania. A u osób z potrójnym PD właśnie nie wraca. I to jest właśnie ten główny problem osób z potrójnym PD, czyli ta niewydolność kory mózgowej, o której wspomniałem, która sprawia, że mózg nie eliminuje zagrożenia, którego fizycznie już nie ma. Wysoki niepokój i nadmierna czujność w trakcie ostrych zawrotów głowy mogą utrwalać w mózgu poczucie zagrożenia i mimo, że same zawroty głowy ustępują, to poczucie zagrożenia utrzymuje się nadal. Wtedy mózg utrzymuje postawę obronną, odczuwa ciągły niepokój, napięcie, strach przed zawrotami głowy, przed upadkiem, przed złym samopoczuciem, przed nudnościami, wymiotami i rozwija się nadmierna czujność, samoobserwacja, nadmiernie przesadna koncentracja na własnym poczuciu równowagi, a to właśnie prowadzi do subiektywnego uczucia zawrotów głowy o typie chwiejności, kołysania, bujania czy też pływania podczas nawet
codziennej stymulacji przedsionkowej i wzrokowej, to znaczy podczas normalnego życia, które nie generuje przecież zazwyczaj jakichś szczególnych bodźców powodujących zawroty głowy. Po prostu mózg sam z siebie, bez uzasadnionego powodu, zaczyna widzieć groźbę upadku, groźbę zawrotów głowy, odczuwać lęk przed przewróceniem się podczas zwykłego stania i chodzenia, podczas normalnych, codziennych czynności, no i usztywnia postawy ciała, zachowuje się, jak gdyby jego właściciel był ciągle na lodzie, chociaż w rzeczywistości już dawno z tego lodu zszedł. Dlatego rozwijają się funkcjonalne zaburzenia chodu polegające na zachwianiach, niepewności statycznej, zaburzeniach równowagi. Tak jak gdyby mózg ciągle musiał walczyć z jakąś groźbą przewrócenia się na śliskiej powierzchni. Można powiedzieć, że pacjent musi włożyć bardziej świadomy wysiłek w utrzymanie kontroli swojej postawy z powodu nieuzasadnionej obawy przed upadkiem. Do tego dochodzi nadwrażliwość na ruszające się bodźce wzrokowe, skomplikowane wzory wizualne albo słabe wykorzystanie informacji z bodźców przedsionkowych, czyli błędników, wysoka zależność od wizualnych bodźców w orientacji przestrzennej oraz prawdopodobnie jakieś dodatkowe predyspozycje, np. zaburzenia nerwicowe czy lękowe. No i mamy gotowy przepis na potrójne PD. Można to opisać w taki uproszczony sposób, że mózg kandydata potrójnego PD nie potrafi prawidłowo lub nie w pełni wyzdrowieć po przechorowaniu jakiegoś ostrego epizodu zawrotów głowy, tylko utrwala w sobie tę reakcję na przebyte zawroty głowy właśnie w postaci potrójnego PD. Reakcję, która dawno powinna zniknąć wraz z procesem zdrowienia. Warto wspomnieć coś jeszcze w kontekście samego lęku, mianowicie lęk sam w sobie może być bezpośrednią przyczyną wywołującą potrójny PD, lub potrójne PD rozwinęło się z powodu innej przyczyny, a sam lęk rozwija się wtórnie do tej przyczyny. W praktyce przyczyna wywołująca potrójne PD wcale nie musi ustąpić po rozwinięciu się potrójnego PD, na przykład łagodne napadowe położenia w zawrotu głowy i migrena przedsionkowa mogą współistnieć z potrójnym PD, powodując ataki zawrotów głowy nakładające się na potrójne PD. Wtedy, jeśli ktoś ma pecha, może mieć dwie lub trzy współistniejące przyczyny zawrotów głowy jednocześnie. Dobrze, myślę, że temat potrójnego PD jest dosyć interesujący, dlatego będę do niego zapewne wracać w przyszłości, a w obecnym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Łasiński, oto neurologia praktyczna.